Pierwszy odcinek za nami, krótki, ale po zmroku, więc z dodatkowymi światłami. Wszystko działało bardzo dobrze. Pojechaliśmy taką opcją mniej bezpieczną, jeśli chodzi o dobór opon, ale za to mamy trochę więcej na jutro, pojutrze i na niedzielę, która zapowiada się deszczowa. Ten dobór opon będzie tutaj istotny, natomiast najważniejszy myślę, że jest dobry feeling i takie dobre samopoczucie na tych bardzo trudnych, krętych odcinkach specjalnych. Jesteśmy dobrej myśli, ale wszystko może się wydarzyć. To jest jeden z najtrudniejszych rajdów asfaltowych, jakie miałem okazję w życiu przejechać, więc to jest coś niesamowitego. Postaram się cieszyć każdym kilometrem.